Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Jesteśmy już w pełnej gotowości do tego, żeby zacząć kolejną rundkę pogadów płodnych, niepłodnych. Mamy kolejne karteczki z pytaniami, ale zanim dzisiaj zaczniemy, to może się przedstawimy, co? Że nie wiem, czy nas trzeba przedstawiać, czy którąkolwiek z nas trzeba przedstawiać. Na YouTube na pewno nie trzeba przedstawiać, bo jesteśmy takie znane, popularne i lubiane. Influencerki. Subscribe. Serduszko zostawcie. Ale tak serio, serio, to faktycznie. Ja jestem Marta, jestem mamą dzięki in vitro. Moje dwie córki przyszły na świat dzięki leczeniu niepłodności. Mam też fantastycznego synka, który pojawił się jako taka niespodzianka, bez wsparcia medycyny. Ale to in vitro sprawiło, że nasza rodzina zaczęła się rozrastać, powiększać i to jest wspaniałe. Jestem Paulina, jestem mamą Ignasia, który jest dzieckiem po in vitro. Bez in vitro. O, to jest tak, dobra. To jest ciekawe. Tajemniczo. Tak. Ja mam na imię Karolina, jestem mamą 4-letniej Kiary, 4,5, właśnie dzięki in vitro. Ja jestem Marzena i jestem mamą 2-letnich chłopców, bliźniaków, właśnie dzięki in vitro. Ja mam na imię Ola i wciąż niestety jestem po tej drugiej stronie, ale nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Kto oglądał pierwszy odcinek naszych spotkań, to wie, na czym polega nasza zabawa i na czym polegają nasze rozmowy. Mamy tutaj takie karteczki, a na nich różne zagadnienia, pytania, które nas nakłonią do wspomnień. Tak, i które właśnie też dzięki Wam mamy tutaj, bo pamiętajcie o tym, żeby zawsze w komentarzach albo na Instagramie właśnie naszego Bociana, albo tutaj na YouTube pod filmikiem umieszczać zagadnienia albo pytania, które też chcielibyście poruszyć. Bo na pewno nasze historie przypomną Wam Wasze historie, bo my też jak rozmawiamy tutaj między sobą, czasem te rzeczy już odeszły w niepamięć, a jak Ola czy Paulina zaczynają coś opowiadać, to ja sobie przypominam, kurczę, ja też tak miałam. I faktycznie okazuje się później, że tak naprawdę chyba każda z nas tak miała. Tak. Że te nasze wspomnienia, że te nasze przygody, czasem śmieszne, czasem nie do końca śmieszne, czasem wydaje nam się, że trochę dziwne, są zupełnie normalne i dotykają wszystkich tych, którzy starają się o dziecko. Tak. No i co bardzo ważne, pamiętajcie, że nie ma głupich pytań, nie ma tutaj tabu. Nie. Zdecydowanie. Ale rozmawiamy o wszystkim. Ale dawajcie to na tej karteczkach. Dobra. Macie, bo już mi ciekawa. To prawda. Przechodzimy do losowania. Kto to pierwszy? Teraz ja. Bardzo proszę. A, wezmę to. Co my tu mamy? Tam, tardam. Błagam. Testowanie. Och, testowanie. Paulina, zaczynasz. Temat rzeka. No. Podchodziłam do in vitro, byliśmy już po transferach. Miałam na początku takie myśli, że kupię sobie chyba cały pakiet testów ciążowych. Ja kupiłam. Ale wiedziałam o tym, że jak ja bym to zrobiła, to dziennie zużywałabym kilka. I stwierdziłam, że to jest błędne koło, bo ja będę się nakręcała coraz bardziej. Z jednej strony chcąc, żeby widzieć te dwie kreski, z drugiej strony jak będę widziała pusty ten test, w sensie z jedną kreską, to będzie jeszcze gorzej. I wiecie, to jest ten moment, kiedy chcesz wiedzieć, ale kurczę się boisz. No. I koniec końców nie kupiłam tego pakietu tych testów. Ale wiecie, ja zawsze bardzo jestem pełna podziwu, jak słyszę, że są dziewczyny, które dają radę wytrzymać do tego 10 albo 12 dnia po transferze. Że tak wytrzymałaś? Zawsze. Nie no, poważnie. Poważnie. Nigdy nie zrobiłam wcześniej testu. Ja z kolei na przykład właśnie a propos testowania nie mam. Nawet jak już zaszłam w ciążę, to sobie myślałam, będę mieć na pamiątkę taki test pozytywny ciążowy. Nawet tego nie zrobiłam. Ja zrobiłam sobie kilka razy w życiu może testy ciążowe, takie te płótkowe, gdzieś tam sika, w ogóle sikanie na to i w ogóle to jest jakby inny chyba odcinek. Natomiast, w jakich miejscach. No, ale to w ogóle tam trafić, w ogóle, że coś. W każdym razie, ja zawsze robiłam betę. Za każdym razem robiłam betę. Natomiast u mnie testowanie było właśnie takie, że czekam. I to też jest tak. Niektórzy 10 dni, niektórzy 12 dni, niektórzy 8 dni. Jakby to też zależy od lekarza. Lekarz Wam powie, kiedy macie testować. Ale też nawet od tego, w którym dniu był transfer. Tak, jaki zarodek. Irodniowy zarodek jest bardzo ważny. Ja właśnie pamiętam, jak miałam pierwszą inseminację i u mnie akurat, bo też jest bardzo ważne normy, tak? Różne są normy, więc nie porównujcie, błagam, waszej bety do bety koleżanki, bo można inną metodą tą betę nawet badać, inny jest pomiar, inny jest zakres. Inne są wartości. Tak, dokładnie ale tak. Ważny jest przyrost. Dokładnie tak, przyrost. A nie natomiast wynik, tak naprawdę ja po pierwszej właśnie inseminacji robiłam betę i tam było tak, że od 5 to już była ciąża. Miałam
Miałam tam 3, 4 coś. I sobie myślę, mamy to. Mamy to, ja jestem w ciąży. A, na pewno urodzę do... Tak, oczywiście, że tak, tak. No, oczywiście nie, nie byłam. Natomiast później właśnie, jak pamiętam, poszłam do pani doktora na wizytę i mówię, że ja już prawie byłam w ciąży, prawda? Mówisz, pani Karolino, że nie, że to od pięć, to... Ja mówię, ale nie, że ja mówię, że na już pewno prawie tak, prawie było, ale że jeszcze coś. No to takie, no niestety łudzenie się trochę. A później właśnie, jak już byłam w ciąży i to z Kiarą, no to jak zobaczyłam mój wynik ponad 100, to sobie pomyślałam, Tessa. No właśnie. Tak, to, dokładnie to tak, to. Dokładnie tak. To jak ty mówisz, że nie robiłaś testów sikanych, to ja z kolei za każdym razem mam 4 transfery za sobą i przed każdym transferem obiecywałam sobie, że no way. Testy sikany, a w życiu nie. I co robiłam po 4 dniach? Tup, 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 do Rossmana albo do apteki. Testy sikane musiały być. Tak, tak. Później rozbrajane i pod światło, gdzie ta, cienie jest tak, albo jeszcze dziewczyny tak. zdjęcia smartfonem i nakładanie na to zdjęcie różnych filtrów tak, czy w którymś oczywiście. Filtrów nie widać jakiegoś minimalnego przebarwienia tak. w miejscu kreski testowej. Każdy patent jest dobry. Ciebie to minęło, naprawdę. No nie, ja tylko kilka razy robiłam te testy, natomiast właśnie jak już zrobiłam na przedostatnim transferze, to oczywiście wyszło, że nie. Więc nie, natomiast ja sobie marzyłam, że będę mieć takie właśnie zdjęcia, wiesz, ze strzykawkami, które wyrzucałam, bo zapomniałam, z testami, które zapomniałam robić, bo tak, że nie, bez sensu, no ale mam kartki tam z betą, no. Oprócz tego doszukiwania się tych dwóch kresek na teście, kilka razy przyznam szczerze, że zdarzyło mi się wyrzucić test do śmieci. No. I go później wyjąć. No tak, tak, słuchajcie, tak, i tam zachodziła faktycznie tak. jakaś reakcja i te dwie kreski, ta druga kreska słaba, bo słaba, ale ona była. No jakież było później rozczarowanie, kiedy beta tego nie potwierdzała. I to nic, że na tych testach w instrukcji jest jasno napisane, 10 że nie minut. Sprawdzamy go później, nie, prawda? Tak, nie, tak, to nie ma sensu, no. Ale interwał czasowy jest bardzo istotny bardzo. W tym nie na ostatnim właśnie transferze, jak już mieliśmy ostatni zarodek, ostatni transfer, widziałam, że no już dalej nic nie będziemy robić. To pamiętam, że rano zrobiłam, to jest w ogóle hardcore, rano zrobiłam test ciążowy, ten taki sikany i dałam go mężowi. A o godzinie 14 mniej więcej, czy coś koło tego 15, miałam wyniki bety, bo poszłam potem na betę. I mój mąż miał sprawdzić pierwszy. Mhm. A ja miałam się nie dowiedzieć. Dopiero miał mi pokazać, jak ja już sobie tą betę zobaczę. No i on wiedział przez cały dzień, nie powiedział mi oczywiście nic. Niesamowite. Bo powiedziałam, że mam mi nie mówić, tak? I naprawdę tak wierzyłam, bo tam wiadomo, no, widziałam jaki mam progesteron i już czułam, że coś może być nie tak, natomiast tak sobie myślałam, obserwowałam go cały dzień. Czy ci czegoś tak zdradzi? Tak, że mi na przykład, wiecie, jakimś takim znakiem nie da, że się nie martw, nie? Że coś, nic nie powiedział. A nic nie dał po sobie nie, poznać. Nie, nie, nie. I dopiero mi potem pokazał, że właśnie, że ten test ciążowy i że no niestety, że się nie udało, nie? Mhm. Ale to tak właśnie, dla niego wydaje mi się, że to też ten cały dzień był taki ważny praktycznie, że on już wiedział, że może się przygotować, tak, bo on chciał być, że może się przygotować, co ze mną zrobić, tak, co mi powiedzieć, jasne. Jak się przygotować do tego, więc to nie było takie złe, że on wiedział, a ja nie, tak, bo tak miałam takie wsparcie jeszcze zupełnie inne. Ja kupiłam cały woreczek testów. Kupiłam te testy na AliExpress, żeby... I dotarły po ciąży. Dotarły i oczywiście ich tam była jakaś... horrendalna liczba, 50, dużo. Ale to są to takie paseczki same, nie, ciśkane? Nie, takie plastikowe takie. Tak, o, tak, tak. One były jakieś tanie. No, gdzie, no koszty były wtedy istotne, żeby tutaj nie wydawać pieniędzy. I zrobiłam wszystkie te testy przez jakiś tam okres i w momencie tego szczęśliwego transferu, który się powiódł, został mi jeden. I ten ostatni test z tych tam 50, czy nawet mogło tam ich być 100, nie pamiętam w tej chwili, to właśnie ten ostatni zrobiłam, tam wyszedł ten cień cienia i wiecie, chciałam, ja robiłam ten test o 21 w nocy, bo to w ogóle była spontaniczna akcja. Poranny mocz. I rano, i rano chciałam zrobić poranny mocz. Ale już nie było. Nie było testu. Nie było. Oh, no. Wszystkie testy zostały wykorzystane. Natomiast jeżeli chodzi o betę, no to ja zawsze, jak test wychodził negatywny, no to przecież wyszedł negatywny dlatego, że było za wcześnie, nie dlatego, że ja się nie udało, jestem oczywiście. W ciąży. Na pewno jestem w ciąży, tylko po prostu było za wcześnie na test, więc ja chodziłam na betę
zawsze przed terminem spodziewanej miesiączki, więc ten wynik bety był negatywny, dlatego, że był przed terminem spodziewanej miesiączki, tak. Bo było za wcześnie. Później przychodziła miesiączka, więc już... A zobaczcie, jak my zaklinamy rzeczywistość. No tak, no. Tak. Ale najlepsze jest to właśnie, nie wiem, czy wy też tak macie, czy miałyście, że jednego dnia była beta albo test, a następnego dnia był okres. O, to zawsze test jest. Następnego to dnia jest albo wywoływać miesiączka. Tak, nic tak nie wywołuje. Jeszcze jest jedna rzecz, która wywołuje okres. Białe spodnie. Ale to jest jakby... No. Ola, jesteś tego idealnym przykładem. Tak. Kiedyś przecież napisałaś o tym post. Tak, tak, tak. O poplamionych białych spodniach, ale to nie jest temat na dzisiejsze wideo. Ja, jak miałam swoją jedyną inseminację i po mojej inseminacji raz w życiu mi się zdarzyło, bo ja mam zawsze cykle jak w zegareczku 24 dni, po inseminacji mój cykl trwał 28 dni, więc 28 dnia rano pobrałam betę. Z absolutną pewnością, tak, że tak, tak, tak. No przecież się udało. I wynik tam był za jakieś 2-3 godziny, więc w ciągu tych 2-3 godzin przyszła miesiączka. O ja nie mogę. No, masakra, masakra. Dawaj drugie pytanie. Pokaż, co tam. Dobra. Losowanko. Przechodzimy do drugiego pytania, bardzo proszę. Oczekiwanie na betę i szukanie objawów. O jest. To jest też niezły temat. Może ja zacznę. Wyliczaj. Jak wylosowałam, to zacznę. Więc pamiętam, że gdzieś... W ogóle jestem położną. Ja mam wiedzę medyczną. Ale to w ogóle to się nie łączy. Wcale to się nie łączy. Gdzieś kiedyś wyczytałam, że w ciąży rozpróchniają się śluzówki, więc w ciąży ma się katar. Okej. No to ja tego nie słyszałam. Ja też nie. Ja to gdzieś wyczytałam. I później przez te wszystkie miesiące, kiedy jeszcze staraliśmy się naturalnie, jeszcze kiedy mieliśmy nadzieję, że to się uda po prostu tak standardowo z mężem w łóżku, to za każdym razem przed tą miesiączką przychodził katar. I mam taką przypadłość, że ja wstaję rano, to mam katar. Paulina o tym wie, bo dzisiaj u niej nocowa. Ja wstaję rano, to mam katar. Więc ten katar był doskonałym potwierdzeniem, że ja jestem w ciąży, że się udało. Więc jak dostawałam kataru, to ja szłam zrobić betę, bo przecież mam objaw ciąży. Mhm. Ale czy to znaczy, że codziennie rano jesteś w ciąży? Okazało się, że nie. Never know. Przez 365 dni w roku. Wow. Okazało się, że nie. Ale ja na przykład zawsze miałam tak, wiadomo, piersi, to było tak, zawsze, piersi, o to jest klasyka, tak, jest. To było mnie tak, no ma domacywali się przecież, tak. Następnie za każdym razem, gdzieś to też wyczytałam, usłyszałam, nie pamiętam, że człowiek ma taki stan podgorączkowy. Tak. Że to jest właśnie, że temperatura ciała się zmienia i tak dalej, i tak dalej. I nie zapomnę właśnie, tak, że mojej mamie też po którejś tam inseminacji pojechałam akurat, w tym sensie musiałam gdzieś tam pojechać i jestem w sklepie i moja mama mówi, no i jak się w ogóle czuję? Tak, ja mówię, że na pewno jestem w ciąży. Ja mówię, tak jakoś czuję, tak właśnie jestem rozpalona. Ja mówię, że tutaj w ogóle piersi, ja mówię, że to na pewno jest, ja na pewno w ogóle jestem w ciąży. Oczywiście nie byłam, natomiast właśnie gdzieś tam za każdym razem u mnie była tylko temperatura, i właśnie i te, tak, i piersi. Ale te piersi to u mnie do tego stopnia, że ja obserwowałam sobie co wieczór piersi, bo wyczytałam, że takie żyłki się tak, pojawiają. Tak, ja też to widziałam. I ja gdzieś tak widziałam, że tutaj mi tak idzie, mówię, o wow! Ja też no szukałam tych żyłek na piersiach. Tak, ale bo one nie, dość, nie miałam ani pół żyłki. Nie dość, że piersi się robią nabrzmiałe, więc też bardzo, tak, bardzo je skrupulatnie badałam. Tak. Nie mieściły się do biustonosza, więc też super objaw. No i te żyłki, no ale tych żyłek nigdy nie widziałam. To no w zasadzie takie... piersi puchną, no bo hormony, a my ładujemy w siebie takie ilości hormonów, że no... No ale to jest też tak, swoją wiecie, jakby... drogą zbieramy wodę. Ale patrzcie, no. Ja na przykład miałam takie coś, że jakby nigdy nie miałam problemów z cerą. I w momencie po każdym, absolutnie każdym transferze nagle mnie obsypywało. O mój Boże. Na pewno na jestem bank. W ciąży. Bo to jest objaw. Bo przecież to jest objaw. No, że dostajesz od tych hormonów. Przecież je bierzesz, to słuchajcie, jest w tyle. Ja w ogóle mam wrażenie, że wszystko jest dla nas objawem. Tak, ale oczywiście. Tak. Wszystko. Ale wiecie, ja nie miałam takich typowych objawów właśnie, nie potrafiłam u siebie zaobserwować tych powiększonych, jakichś, nie wiem, piersi czy bolesnych i już nawet mając ten wynik tego testu ciążowego, już wiedziałam, że jestem w ciąży, to, że ja nie czułam, że... Słuchajcie, ja marzyłam o tym, żeby wymiotować rano. Tak. No. Słuchajcie, ja tak potrzebowałam potwierdzenia tego, że jestem w ciąży, takiego...
Jak na filmie. Test ciążowy robicie jeden, fajnie, dzisiaj się cieszycie, bo test ciążowy wyszedł pozytywnie, ale następnego dnia pojawia się pytanie, czy ja dalej w tej ciąży jestem, no, a może tak, ta ciąża się przestała rozwijać, a może ja właśnie zaczynam poronienie, zatrzymane, może ja nie plamię, ale to wcale nie znaczy, że ja tej ciąży nie tracę. I wiecie, ja marzyłam o tym, żeby codziennie rano po prostu pójść do toalety z tymi nudnościami, o których wszyscy piszą i wszyscy je mają, a ja ich nie mam, coś jest ze mną nie tak. I to paranoiczne wręcz było, mimo że ja miałam świadomość tego, że pewnie po jednym dniu takich porannych mdłości przeklinałabym to marzenie i tak jakby żałowałabym bardzo wypowiedzenia tych słów, nawet w głowie po cichu, a dopiero na głos, ale ja tak po prostu gdzieś niesamowicie potrzebowałam takiego namacalnego dowodu, potwierdzenia czegoś, co by potwierdziło to, że ja w tej ciąży jestem. Ale zaczęłaś w końcu, wymiotowałaś w ciąży? Nic, moim jedynym objawem ciąży było to, że zaczynam tyć w pewnym momencie. I to jest właśnie... To jest ale to będzie, to będziemy sobie na pewno musiały tutaj nagrać jako pytanie właśnie, jako odpowiedź bardziej, to jest zagadnienie, co się z nami dzieje po ciąży. Tak. W ciąży, w momencie, kiedy się dowiadujemy, ja posłucham. Ciąży. Moja droga, no... Ale nie wiesz, co Cię czeka. Ale tak jak mówisz, ja właśnie w te wszystkie objawy, których ja się doszukiwałam, te bolące piersi, które mnie nigdy nie bolały, bo mnie nigdy nie bolały piersi przed miesiączką, więc piersi bolą przed miesiączką, nie tylko tak. jak już się jest w ciąży, ale mnie nie bolały ani przed miesiączką, ani w tej ciąży, te żyłki, te bóle podbrzusza, czy wszystko, ja tego nigdy nie zaobserwowałam, będąc w tych ciążach, które nigdy ciążami nie były, ani w tej ciąży, która ciążą była. Byłam. Tych objawów. Ale wiecie, też nigdy nie przyszło. Popadamy potem jakąś taką paranoję, bo pobolewa mnie podbrusze. Och, to na pewno jest implantacja, tak? No, sorry, ale przed okresem też nas pobolewa podbrusze, prawda? No, tak. I naprawdę każdy z tych objawów, który jak już się nawet pojawia, to on tak samo może świadczyć o tym, że zbliżamy się do pozytywnego testu, jak do tego, że my zbliżamy się po prostu do okresu. Ja jak po transferach aplikowałam sobie dopochwowo progesteron, to też gdzieś wyczytałam, że zmienia się twardość szyjki. Ja faktycznie przysięgam Wam, że każdego razu, ale jak aplikowałam... Mięknie czy twardnieje? Twardnieje. No to i jest taka może spulchniona, tak, ale to jest też wynik przybrania progesteronu. Tak, i wiadomo, że jak przyjmujecie ten progesteron, no to ta szyjka macicy robi się pulchna. Mnóstwo, w zależności od tego, jakie są zalecenia lekarza też, tak? Natomiast ja pamiętam, jak dostawałam przy ostatnim transferze już takie dawki progesteronu, że się bardziej nie dało. Wszystko było, zastrzyki, właśnie do ustnie, wszędzie. Jak nosem mogło wejść, to też jeszcze by weszło. Tego progesteronu. Naprawdę. Nigdy za wiele. Wyobraź to sobie. Jestem w stanie. No tak, i zrobiłybyśmy wszystko, żeby to wsiąść. I wtedy doszukiwanie tych objawów naprawdę może nas sprowadzić na manowce. No i prawda jest taka, że jedynym potwierdzeniem tego, czy jesteśmy w ciąży, czy nie, jest test ciążowy. Tak. Z krwi oczywiście. Szczególnie. No i popatrz, z krwi oczywiście. Tak, ale właśnie też chciałam powiedzieć, że tutaj to są takie oczywiste oczywistości, tak, a każda z nas i każda z Was robi to samo. Słuchajcie, ja porównywałam testy sikany robione dzień po dniu i sprawdzałam, jak czy ciemnieje ta druga kreska i czy ona ciemnieje. No. Ale to chyba robią wszyscy. Ja chciałam tak robić, ale już mi się test skończył. Faciara! AliExpress! Kolejne szczęśliwy pociąży. Faciara, tu mamy ostatnie. Tu mamy ostatni mamy amulety i talizmany na szczęście. To też jest szeroki temat. To ja, słuchajcie, zacznę, bo ja nawiążę do testowania. Słuchajcie, ja miałam szczęśliwy długopis zielony. Ten szczęśliwy zielony długopis służył do zapisywania wyników bety. Jak dzwoniłam do laboratorium dowiedzieć się, jaki mam wynik bety, to musiałam mieć ten zielony długopis, żeby tym zielonym długopisem ten wynik bety zapisać. I jakbym go nie znalazła, to przysięgam Wam, chyba bym nie zadzwoniła po prostu. To jest po prostu taki absurd. Ja w ogóle nie mam żadnych takich zapędów, wiecie, mnie ani czarne koty, ani trzynastki, ani piątki, w ogóle nic mnie nie rusza. Ale ten długopis zielony był tak ważny. Jak dzisiaj o tym myślę, to naprawdę ja pomocy potrzebowałam. Ale, ale to tak jest, że szukamy tych znaków czasami na siłę. Ja pamiętam, ja pamiętam, nosiłam taką słynną swego czasu czerwoną bransoletkę na takim. Miteczkę, że trzeba było ją trzy razy. Trzeba było ją trzy razy. Ktoś, kto Cię lubi, kocha, szanuje, musiał Ci te trzy supełki zawiązać. A Ty wtedy musiałaś pomyśleć marzenie. No wiadomo jakie. Które miało się spełnić. Wiadomo jakie. No i słuchajcie, ja pamiętam, my byliśmy wtedy z mężem na urlopie. I mi się dokładnie w nocy
ta bransoletka rozwiązała, a historia tej bransoletki gdzieś tak wyczytałam, że jest taka, jak ona się samoistnie rozwiąże albo zerwie. I słuchajcie, ja wstaję i to był ten dzień, kiedy ja rano miałam testować. Jak ja zobaczyłam, że ta czerwona bransoletka leży na prześcieradle, to aż mi się zrobiło słabo. I słuchajcie, poszłam zrobić ten test i były dwie kreski, bo to był jeden z dwóch testów, które miałam pozytywne. W związku z tym, że byliśmy na urlopie w totalnej dziczy, nie było możliwości pojechania do laboratorium i zbadania tej bety. Ta kreska tam była. Na drugi dzień zrobiłam drugi test. Ta kreska była bledsza. No i już zaczęło, już czarne myśli, już czarnowictwo. Wracaliśmy do domu za 3 dni. Pierwsze co, wiadomo, skierowałam swoje kroki do laboratorium i słuchajcie, ta beta była w ogóle 0, coś. Więc ja mówię, nie, ja jadę do drugiego laboratorium, bo to jest niemożliwe. No te testy, mimo tego, że ta kreska była słaba, one były pozytywne. No to był dla mnie duży cios, bo ja byłam przekonana, że to się udało. Tak. Że i ta bransoletka, i w ogóle, i te wszystkie jakieś tęcze na niebie, i tak dalej. To trzy bociany, no... No i niestety. Na skarpetki na transferze? Tak. No. Słuchajcie, no ja radzę sobie pójść na transfer bez skarpetek. Nie. Ale skarpetek w ananasy. Ananasy, tak. Albo z frytkami z McDonald'sa. Właśnie, jedzenie frytek z Maca po transferze. Ja nie jadłam, to taka zdrowa dieta. Płodna. Bardzo płodna dieta. A propos. Trans. Nasz bocian, dieta płodności. Tak. Dieta pierwszej szansy. I powiem wam właśnie, na przykład ja miałam coś takiego, że dosłownie... Przed transferem dostałam Kinder niespodziankę od moich rodziców i tak dalej. I co jest w Kinder niespodziance? Dwie wiewiórki. Takie świeczki. Dwie wiewiórki, nie? Takie jedna z siebie, jedna siedziała na drugiej, nie? Taki bryloczek jakby. Mówię. Podawaliśmy dwa zarodki. Bliźniak jak nic. Dwa zarodki. Ja mówię, okej, okay, na transfer wzięłam do kieszeni sobie właśnie, no bo wiadomo, że tutaj się to rozbiera. Wzięłam sobie te dwie wiewiórki. Miałam je cały czas w kieszeni tutaj i mówię, że mamy dwa zarodki na bank, to będą te bliźniaki. I a propos rozwiązywanej bransoletki, byłam w sklepie z rodzicami i w pewnym momencie ja cały czas nosiłam ze sobą to. Cały czas nosiłam do kluczy, później już. Cały czas nosiłam te dwie wiewiórki, nie? I kilka dni później zerwała mi się jedna. I ja wiem, że to jest nierealne, tak? Ale się zerwała ta jedna. Miałam bety wszystkie na bliźniaki. Przyrosty były wszystkie na bliźniaki. Zerwała mi się ta jedna wiewiórka i jest Kiara. Z tego transferu dwóch zarodków. No, durne. Duży zbieg okoliczności. Kompletnie, jakby wiecie, Kinder niespodzianka, jakieś w ogóle bliźniaki. Ja wszędzie się doszukiwałam bliźniaków. Wszędzie wszystko dla mnie było bliźniaki, na pewno transfer, na pewno się uda. Wszędzie, jak się potem to zerwało, to było takie, jak wiecie, ja pamiętam, w którym sklepie byłam z rodzicami, pamiętam moment, jak mi to zleciało na ziemię. Ja pamiętam do tej pory. Tylko ja się zastanawiam czasami, dlaczego my to robimy? Dlaczego my wierzymy w magiczną moc bransoletki z ananasem? Niepłodna głowa. My, ja bym chyba... Dlaczego tak, my zakładamy tak. Szczęśliwe, bo część zakłada skarpetki w ananasy. Jak staraliśmy się o pierwszą córkę, o pierwsze dziecko, to jeszcze ananasy nie były tak popularne jak dzisiaj, ale to były, słuchajcie, szczęśliwe skarpetki od kogoś, kto miał transfer w tych skarpetkach i zaraz w ciąży. Rozumiecie? One to były... To jest jak na weselu, one były pod te skarpetki, tak. Tak, te skarpetki były już naznaczone. Tak. I jedzenie tego ananasa też. I mnie się, słuchajcie, wydaje, że to jest taka potrzeba jakiejkolwiek sprawczości, że w niepłodności bardzo trudne jest to, że my tak naprawdę na bardzo niewiele rzeczy mamy wpływ. Że to się nam wymyka spod kontroli, że my chcemy zrealizować nasze plany, nasze marzenia, a to nam się nie udaje. Że jesteśmy zdani na tych lekarzy. Oczywiście ta sprawczość jakaś po naszej stronie minimalna, czy też trochę większa jest, bo trochę zaczynamy lepiej odżywiać, dbamy o siebie, uważamy i tak dalej, ale że te talizmany, że te rzeczy, które my dokładamy, że wiecie, co możemy zrobić na transfer? No możemy ubrać skarpetki, tak? Jak bardzo by to nie było absurdalne, to zjeść to na nas, a potem jechać po frytki do Maca. Ale dziewczyny, zobacz, teraz mnie olśniło, jak zaczęłaś mówić o tych talizmanach i przecież była kiedyś taka akcja przekazywania sobie przypinek! Tak. Magicznej przypinki z napisem jestem w ciąży, naładowanej ciążową energią od dziewczyny, która w ciąży zaszła. Tak. I słuchajcie, ja taką przypinkę dostałam w styczniu od dziewczyny, którą poznałam na Instagramie, zresztą do dzisiaj mamy ze sobą kontakt. Ona w ciąży była i ja w tym samym miesiącu w ciąży zaszłam.
Jest to totalnie, wiecie, no to jest okolicznościach, ale nasza głowa już... Tak, ale to jest tak, to. Ale my szukamy. Ja tą przypinkę później przekazałam dalej i tych takich sytuacji. Teraz mnie właśnie olśniło, że przecież to był dopiero talizman. Tak, że trzeba było tą przypinkę nosić ze sobą. Jakbyś wcześniej ją miała, to już byś dawno była mamą, na pewno. Ja tą przypinkę nosiłam w kieszeni, w torebce, ja się z nią absolutnie nie rozstawałam. A jadłeś naprawdę tak dużo ananasa też? Ja tylko po transferze tak 3 dni, bo też gdzieś wyczytałam, że jak za dużo, to też źle. Więc ja tak do 3 dni, tak, do 3 dni po transferze, 4 już absolutnie nie. Słuchajcie, ja się starałam o pierwszą, moją córkę, o pierwsze dziecko kilka lat przed tym, jak wy starałyście się o wasze dzieci i to były bardzo dobre czasy, bo wtedy nie jadło się ananasa, tylko piło się czerwone wino na to, żeby było lepsze endometrium. Ale, ananas owinął, ale czerwone wino. Słuchaj, ale w tym momencie z tym czerwonym winem to trzeba uważać. No, ale no. Jest to prawda, że gdzieś tam to czerwone wino podobno ten przyrost tego endometrium wspiera. Ale czerwone wino i migdały. Tak, ja jeszcze zagryzałam orzechami. Tak, ale wiecie co, to znowu, to wspiera, nie wspiera. My tutaj nie będziemy rozkminiać tego, czy to jest medycznie uzasadnione, czy to nie jest medycznie uzasadnione. Ale to jest znowu ta próba sprawczości jakiejkolwiek, tak? Że ktoś mi powiedział, a ja staram się zrobić wszystko, żeby ten efekt był, żeby ta ciąża w końcu była, żeby było jak najlepiej, no więc chwytam się wszystkiego. No słuchajcie, nie wiem, czy miałyście okazję zetknąć się z tym mitem, że do transferu to się nie możemy prawie że umyć żadnym kosmetykiem, bo nie możemy mieć sobie żadnego zapachu. Tak. Ja pamiętam, słuchajcie, historię, że nie wolno włosów szamponem, nie wolno żadnego dezodorantu, nie wolno, broń Boże, żadnych kosmetyków kolorowych. I teraz słuchajcie, to jest dziwko, nie? Jak ja przychodzę na ten transfer, po prostu sotę myta sama wodą od 3 dni i widzę po prostu cały pokój zabiegowy położnych, pielęgniarek, lekarki i one są wszystkie wypełnione w makijażu i na pewno umyte, nie? No. I teraz słuchajcie, halo, tutaj moje dziecko, prawda? Ma się rodzić. Te perfumy tutaj. Czyli perfum, które w powietrzu uszkodzą ten zarodek w trakcie transferu. Ja jeszcze a propos ananasa chciałam powiedzieć, że pamiętam, w ogóle mój pierwszy vlog, który pojawił się na YouTubie, to jest vlog, w którym idę do Lidla kupić ananasa i pokazywałam, jak sprawdzić, żeby ten ananas był dojrzały, ale nie przejrzały. I później, bo na początku w ogóle moje filmy oglądali tylko znajomi i pamiętam, że właśnie później znajomi nas odwiedzili, którzy czekali, co tam, czy się uda, czy nie, i oni też przynieśli ze sobą ananasa. A przy drugim transferze nie jadłam w ogóle, bo jakoś Ale nawiązując nie było do czasu. Ananasa, który jest, mówmy się, no symbolem troszeczkę w tym momencie, to już się tak obyło, no to właśnie ja też mówiłam o tym ananasie i o ananasie i generalnie mam nawet takiego złotego ananasa, którego dostałam od mojej przyjaciółki i on tak sobie stoi i to takie jest wspomnienie. I tylko ci się kojarzy z tym, nie? Tak, z staraniami z in vitro, z niepłodnością. Ale on stoi i ja go naprawdę dobrze wspominam, bo mimo tego, że to są ciężkie przeżycia i ciężka droga, to mimo wszystko teraz potrafimy się z tego pośmiać i powspominać sobie i... Koniecznie dajcie w ogóle znać, jakie wy macie takie talizmany, albo jakieś na szczęście, amulety, bo to właśnie, to się też tak wydaje, że to może być głupie, to może nie jest do końca medycznie uzasadnione, albo jakieś takie kompletnie nie, ale to też nieważne, to jakby nieważne, czy to jest dla kogoś logiczne, czy nie, jeżeli wam to ma dać poczucie kontroli, albo spokój, i poczucie bezpieczeństwa, dokładnie tak. I słuchajcie, my tymi nagraniami też chcemy wam pokazać to, że się robi różne głupotki, które nam się wydają po prostu czymś beznadziejnym i wstydliwym, to tak naprawdę każda z nas taka jest. I każda z nas szuka tych znaków w bocianach, w tęczy, w zerwanej bransoletce i każda z nas sprawdza test pod światło. No tak po prostu działają te niepłodne głowy. I nie wstydźcie się tego, jeżeli nie macie z kim o tym porozmawiać, to na pewno jest przykre i ciężkie, natomiast to nie jest nic dziwnego i niepoważnego, po prostu, jeżeli wydaje wam to spokój, jeżeli dzięki temu macie mieć więcej nadziei albo poradzić sobie z czymkolwiek, to po prostu róbcie, to jest wasze życie, to są wasze talizmany i to wam się ma udać przede wszystkim. Tak, ale jeszcze nawiązując do testów płytkowych. Jak jesteśmy w pracy i mamy jakiś test do wykonania płytkowy, to zgadnijcie, do kogo przychodzą, żeby odczytał wynik. Ila, czy ty tu coś widzisz? Niestety.
jesteś już cięciami. Zimy mistrzyniami odnajdywania zwierzętami, tak w ogóle, żeby nie było. Nałóżmy filtr, może będzie lepiej widać. Daj tu telefon, zrobimy nie, zdjęcie. Ale tutaj akurat w przypadku tych testów cienia jest zawsze testem dodatnim. Więc... Nie, no jasne, tylko że w moje 3 minutach, a nie po 3 godzinach. Moje bliźniaki to był cień cienia. W interwale czasowym, zawsze ten cień, jeżeli jest... Czepiasz tego interwalu. To znaczy, że jest. Że nie grzebać w tym śmietniku za godzinę. Był ten test, nie ma sensu. Szczęśliwy. I my właśnie googlowaliśmy cień na teście ciążowym. I na tych w Google zdjęciach miliardy porównywaliśmy. Tu jest nawet taki sam czy inny. Tu jest nawet słabszy, a była ciąża. Ale tak. Niektórzy porównują zaśnienie, także naprawdę jest... Tak. Okay. No. Wszystko w normie. Nie wiem, co gorsze. Słuchajcie, jak chcecie wiedzieć, co dzieje się dalej i o czym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach, to koniecznie lajkujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie, to jest ważne słowo. Subskrybujcie, tak. I subscribe. I dzwoneczki, ding, ding. Tak, like i komentarze. Pamiętajcie o dzwoneczkach, bo dzwoneczki, dzięki temu YouTube będzie Wam przypominał, że pojawił się kolejny odcinek. Jeżeli nie klikniecie dzwoneczka, to może do Was powiadomienie. To my Wam przypomnimy. Tak. I to może jest teraz taki śmieszny. To my będziemy do Was dzwonić. My tutaj się nie staramy o co? Floreusu. Ale każda osoba tutaj, która to obejrzy i kliknie naprawdę ten dzwoneczek, kliknie lajka i da jakiś komentarz, dzięki Wam tak naprawdę coraz więcej osób usłyszy o tych nagraniach i będzie mogło się utożsamić właśnie z tymi samymi zagłoskami, problemami, więc my się możemy śmiać, że tutaj follow i jakby subscribe. Natomiast teraz to jest bardzo ważne, żeby inne osoby dotarły też. Tutaj mówię, my nie jesteśmy aż takie popularne. No skąd? Ale jesteśmy. Pamiętajcie, że to, że Wy nie macie problemu z niepłodnością, że Wam się wydaje, że w Waszym otoczeniu nikt nie ma problemu z niepłodnością, to wcale tak nie jest. Dokładnie. Niepłodność dotyka jednej na pięć. Ale też mało kto mówi o tym głośno, być może w jakimś mniejszym gronie, więc może Wam się tylko wydaje, że nikogo w takim otoczeniu nie macie, a te filmy na pewno pomogą. I to jest bardzo ważne, żeby te osoby, które mierzą się z niepłodnością, wiedziały, że nie są w tym same i wiedziały, że to wszystko, co czują i co im się przytrafia, jest normalne. Nie przytrafia się tylko im, ale przytrafia się wszystkim, którzy starają się o dzieci. Dokładnie tak. To do zobaczenia w następnym odcinku.